Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa. Grupa Obrony Terytorialnej Halniak rozpoczęła czwarty wiosenny nabór do swojej organizacji. Spotkanie rekrutacyjne odbyło się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Myślenicach 6 maja. Co to jest Halniak? Halniak to jest organizacja społeczna, czyli nie z tytułu, której nikt nie odnosi korzyści majątkowych. To, co ja robię i to, co robią chłopaki, którzy tutaj widać, nikt z tego nie ma nic, a działa to wręcz przeciwnie, czyli spowoduje koszty. Ponieważ utrzymujemy się sami, wszystko sami sobie musimy kupić. Każdy z chłopaków to, co ma na sobie, to, co leży na stole, kupił za swoje pieniądze. Nikt nam w tym nie pomógł, żadnych dotacji nie otrzymywaliśmy, czyli nie jesteśmy nikomu nic winni z tego tytułu. Czym się zajmuje Grupa Obrony Terytorialnej Halniak? Czy wy jesteście takim wsparciem dla regularnej armii? To jest jeszcze nieuregulowane prawnie i te uregulowania mają się pojawić w tym roku. My tak naprawdę przygotowujemy się do nich. Nie przypuszczaliśmy nawet, że stanie się tak szybko, że te zmiany w prawodawstwie i utworzenie tego piątego komponentu powstanie tak szybko. Natomiast my do tego się przygotowywaliśmy, do tego, żeby współpracować z armią. Natomiast ta działalność Halniaka będzie miała i tak dwa tory. To jest ta we współpracy z armią oraz ta skierowana dla osób, które nie przejdą kwalifikacji wojskowej. Okaże się, że nie mogą służyć w armii. Dla tych osób zostanie stowarzyszenie, które założyliśmy i w tym stowarzyszeniu te osoby mogą się realizować, wspierając równocześnie tą OTE, która powstanie. Na czym polega działalność Halniaka tak na co dzień? Czym się zajmujecie? Doskonalimy się we wszystkich możliwych dziedzinach związanych głównie z wojskowością oraz ratownictwem, a tak naprawdę chodzi o to, żeby w społeczeństwie wywołać pewien ruch i pewne poczucie odpowiedzialności za kraj. My sobie zdajemy sprawę, że 20, 50, 100 ludźmi to prawda, nie obronimy kraju, ani nie zrobimy jakichś wielkich rzeczy, natomiast ma dla mnie znaczenie olbrzymie to, że ci ludzie to są ludzie zdyscyplinowani, którzy czują się odpowiedzialni za to, co ich otacza i temu służy Halniak, żeby to poczucie odpowiedzialności budować, żeby w ludziach wyzwalać pewną chęć doskonalenia się i bycia coraz lepszym. I to jest główne założenie Halniaka, ważniejsze niż inne. Aby zostać członkiem grupy Halniak, trzeba spełniać określone kryteria. Pełnoletność, trzeba być obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, nie można być osobą karaną, nie można być osobą, która leczyła się psychiatrycznie bądź po takie leki psychotropowe zażywa, także te zasady nie są zbyt wygórowane, one będą dużo wyższe w momencie, kiedy państwo utworzy już własną OTE i my częściowo do niej przystąpimy. Natomiast to jest ta grupa ludzi, których poszukujemy, to są młodzi mężczyźni. Nie rekrutujemy kobiet, to są ludzie, którzy chcą się czegoś nauczyć i są wobec siebie bardzo wymagający, czyli chcą być lepsi, szybsi, zdrowsi i uzyskiwać lepsze jakby efekty. Niepotrzebne są testy sprawnościowe na początku, bo bardzo często okazuje się, że osoby starsze są dużo lepiej przygotowane do tych ćwiczeń i dużo bardziej wytrzymałe. Bardzo ważnym elementem jest psychika, ta sfera psychiczna i jeśli ktoś chce bardzo pewne rzeczy osiągnąć, to je osiąga. Natomiast nie ma czegoś takiego jak ograniczenie. Są różne tematy, które można realizować w Halniaku i to niekoniecznie jest strzelanie, bieganie, tylko można działać w łączności, można działać w pomocy medycznej i znaleźć swoje miejsce u nas. Ważniejsza jest ta sfera psychiczna i sfera świadomości tego, że chce się działać dla dobra ludzi i chce się działać dla dobra kraju. Co daje Ci członkostwo w Grupie Obrony Terytorialnej Halniak? No, na pewno głównie to potrzeba ruchu, realizacja, bo jednak praca jest w trybie za biurkiem, jest to problem dla mnie. Trzeba się jakoś ruszyć, jest to forma aktywności fizycznej dla mnie. A poza tym to uważam, że robimy coś dobrego dla siebie, dla rodziny, żeby się czuli bezpieczniej. Dla społeczności tej okolic Myślenic również. W jakich akcjach, w jakich inicjatywach najczęściej bierzecie udział? Najczęściej szkolimy się w lasach lub na naszym poligonie. Często są też różne zorganizowane ćwiczenia, na przykład tak jak ostatnio z Maltą, ze Strażą Pożarną, Strażą Miejską oraz różne inne z podobnymi organizacjami o zbliżonej tematyce.
Jeśli ktoś nie mógł uczestniczyć w piątkowym spotkaniu rekrutacyjnym, może jeszcze zapisać się do Halniaka do 13 maja włącznie. Więcej informacji na temat działalności Grupy Obrony Terytorialnej Halniak oraz na temat naboru znajdziecie na Facebooku, na profilu OT Halniak.